Witam serdecznie, jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Witam na cotygodniowym czytaniu kart z Kronika Kaszy. Karty są przepiękne, karty są autorstwa Małgorzaty Kwietniewskiej. Do tych kart jest książka Kroniki Akaszy, Wtajemniczenie. Jak najbardziej możecie sobie tą książkę i te karty kupić i z nimi pracować. Grafikę do tych kart opracowała Grace Rutkowska. Stworzyła najprawdopodobniej też pod wpływem energii z Kronika Kaszy. Spotykamy się dzisiaj na czytaniu intuicyjnym tych kart. To wy wybieracie, wasza intuicja, jaką kartę będziecie chcieli spośród trzech kart. I ten tydzień, tydzień 20, od 15 maja do 21 maja, będziemy pracować z trzema kartami. Oj, tu coś mi się stało od świeczki. Jak się zadziało. I moi drodzy, tak to jest. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Napiszcie pod filmem, jakie karty, która z wami rezonowała. Czy to była karta, którą wybraliście, czy może inna karta. Na koniec czytania wybierany też jest jeden z aniołów, który jest opiekunem, który nam pomaga w tym tygodniu, 20, który będzie się nami opiekował, który będzie nas wspierał, który będzie nam pomagał. Kochani, karta numer 1. Karta numer 2. I karta numer 3. Popatrzcie sobie na te karty. Przypatrzcie się tym kartom. Zamknijcie oczy, otwórzcie, Która z kart do was mówi? Która jest wam bliższa? Widzicie, Kroniki Akaszy to niesamowita wiedza. To wszystko. To miłość, to cud. Jestem certyfikowanym konsultantem czytania Kronika Akaszy. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z sesji, zapraszam. Sesja jest płatna. 250 zł bądź 55 euro. Jednak nie zawsze formą wymiany energii musi być pieniądz. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania, proszę was, odezwijcie się. Zawsze pod filmem jest podany mój mail. W tym mailu napiszcie, co się dzieje, jak się dzieje, i ja wtedy zobaczę, jak możemy się wymienić, co to może być. Popatrzcie sobie na karty i wybierzcie. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Myślę, że już karta wybrana. Ok, czyli zaczynamy od karty numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Ja mam teraz bardzo, bardzo mocno zajęty czas, ponieważ jak wiecie, czeka mnie przeprowadzka, więc wykończenie domu, czy wykończenie, nie wiem, czy to nazwać można. Jeżeli ktoś kojarzy bajkę Sąsiedzi, to tak mamy dom zrobiony trochę, więc trzeba go poprawić. I ten czas będzie taki bardzo, bardzo podzielony, bardzo zabiegany, więc z góry przepraszam za wszystkie opóźnienia, spóźnienia, za to, że nie zawsze będzie mnie tyle, co było. O, serduszko, no postaw się. Postawi się. Ale będę, obiecuję, że będę. Czasami też mi właśnie YouTube zrobi psikusa, tak jak wczoraj. I dzisiaj też, wiecie, zauważyłam, że przyblokował mi, coś się przestawiło mi chyba w telefonie, bardziej może nie YouTube, już nie mam zielonego pojęcia, ale to też zaraz zapanuję nad tym. Pierwsza karta. Dla tych, którzy wybrali pierwszą kartę, jest to karta obfitość. Każda istota we wszechświecie posiada niezbywalne prawo do korzystania
obfitości. Obfitość dostępna jest każdemu, niezależnie od stopnia rozwoju jego świadomości. Aby z niej korzystać, niezbędne jest dostrojenie swojej częstotliwości do wibracji dostatku, wejście w stan otrzymywania oraz wdzięczności. Zauważ, że wszystko, czego pragniesz i potrzebujesz, istnieje już w tym świecie. Pozwól sobie to przyjąć. Tak, kochani, bardzo często jest tak, że my sami blokujemy się na obfitość. Ja też byłam bardzo długo zablokowana. W tej chwili pracuję nad odblokowaniem i czuję, że się rusza, czuję, że idzie obfitość w moją stronę. Ale to jest praca, kochani. To jest naprawdę praca. Bardzo przyjemna praca. Obfitość. To czytamy znaczenie karty. Nie interpretuję po swojemu tych kart, tylko czytam je z książki, dlatego że zostało ono opracowane przez autorkę tych kart. Zostało opracowane pod wpływem w kronikach Akaszy, więc pod wpływem kosmicznej, ogromnej wiedzy, bezwarunkowej miłości, więc myślę, że tutaj no nie ma co wymyślać, tylko po prostu trzeba przeczytać. Posłuchajcie, kochani. Spójrz na otaczającą Cię rzeczywistość, na czas i na miejsce, w którym jesteś. Czy doświadczasz właśnie teraz swojej obfitości? Czy Twoje życie jest obfite w Twoim osobistym spełnieniu, w relacjach, finansowym dostatku i zdrowiu? Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek spojrzeć zazdrośnie na to, co posiadają lub osiągają inni? Czy jesteś w stanie dostrzec, że porównując się z innymi, tworzysz w sobie poczucie braku i niezasługiwania na to, czego pragniesz? Czy czujesz, że nie wszystko jest dla Ciebie dostępne? A może towarzyszą Ci negatywne uczucia, gdy dostrzegasz, że czegoś Ci brakuje? Uczono Cię o tym, że wszystkie zasoby są ograniczone i mogą się wyczerpać. Żyłeś więc przez większość czasu w przekonaniu, że musisz o te zasoby konkurować z innymi, ponieważ nie wystarczy tego dobra dla wszystkich. Przekonanie to budzi chęć do walki, uaktywnia najstarsze instynkty, które często mogą utrudniać Ci jasne postrzeganie swojej sytuacji, niezależnie od tego, ile posiadasz. W ludzkiej historii istnieje także wiele doświadczeń, które w kolektywnej świadomości zapisały się jako wzory poczucia braku, głodu i niedostatku. Zapisy te, jeśli dotyczyły Twojej rodziny, narodu lub rasy, również mogą wpływać na to, jaką relację budujesz z otaczającym Cię światem oraz jaki masz stosunek do obfitości życia. Uświadom sobie, że nawet jeśli pewne zasoby są ograniczone, to człowiek posiada dostęp do inspiracji i żywej inteligencji, która sprzyja nowym rozwiązaniom i technologiom. Jako człowiek, także Ty posiadasz dostęp do kreatywności, która pozwala Ci znajdować rozwiązania Twoich problemów. Poczuj Matkę Ziemię pod stopami, zauważ cykliczność przepływu, pory roku, wzrastanie i zaniechanie działania. Zapamiętaj, że Matka Ziemia rodzi, niepytana o pozwolenie człowieka. Wydaje plony, nawet jeśli nie uczestniczy w nich człowiek, ponieważ to nie człowiek kontroluje życie, lecz jest emanacją siły życiowej. Zauważ, że w naturalnym środowisku bardzo rzadko występuje jakikolwiek brak. Wszystko jest dostępne, wszystko jest doskonale skomponowane oraz synchronizowane. To, co umiera, staje się nowym życiem. Nie ma tu marnotrawstwa energii. Ty także możesz tak funkcjonować w swoim życiu, jeśli poddasz się naturze rzeczywistości i zaufasz, że wszystko, czego potrzebujesz, zawsze będziesz mieć zapewnione. Rzeczywistość materialna jest obfita i każdy bierze udział w jej tworzeniu. Wszelki niedostatek rodzi się z wewnętrznego poczucia braku, a nie na odwrót. Kiedy czujesz, że nie jesteś wystarczająco godny miłości, doświadczysz niedostatku miłości. Kiedy czujesz, że nie jesteś wystarczająco mądry, inteligentny, wykwalifikowany,
Doświadczysz trudu, ciężkiej pracy, niedocenienia. Będziesz się czuł wykorzystany i nie skorzystasz ze swojego potencjału. Kiedy czujesz, że na miłość i szacunek musisz zasłużyć, będziesz walczył o miłość i pieniądze. Kiedy czujesz, że zdrowie otrzymuje się z trudem, twoje ciało doświadczy braku równowagi i przyjmie wzorce choroby. Rozpoznaj, w jakim obszarze twojego życia panują uczucia bezwartościowości i niezasługiwania na coś lepszego. Uświadom sobie to, co myślisz i czujesz do samego siebie. Czy doceniasz siebie? Czy znasz swoje sukcesy? Czy ufasz sobie i wierzysz w swoje możliwości? Niezależnie od tego, skąd startujesz, tak jak każdy inny człowiek, masz swoje wzory doskonałości Stwórcy. Posiadasz w swoim wnętrzu unikatowy odcisk inteligencji stwórczej, który pozwala Ci wykorzystać Twoje talenty i umiejętności do tworzenia swojego dostatku w każdym obszarze. Zawsze na to zasługujesz. Zawsze jesteś godny i jeśli Ty po coś sięgasz, to nie oznacza, że komuś coś odbierasz. Uwolnij się od myśli i uczuć braku oraz wszelkiej bezwartościowości. Zamknij za sobą przeszłe doświadczenia, odbierz z nich naukę i postanów zauważyć otaczającą Cię obfitość oraz wszelkie cudy życia, jakie otrzymujesz, nawet nie prosząc o nie. Dostrzegaj to, co masz, za co możesz być wdzięczny, a Twoja wdzięczność stworzy dla Ciebie więcej powodów do jej wyrażania na co dzień. Zwróć się w stronę samego siebie, zaufaj sobie i swojej osobistej mocy. Masz jej w sobie wystarczająco dużo, by dzielić się z innymi tym, co stworzysz. Wpraw się w stan radosnego otrzymywania. Niech będzie swobodny, lekki i oparty na zaufaniu do Matki Ziemi, która podtrzymuje Twoje życie oraz na poddaniu się Ojcu Słońcu, bez którego to życie nie może się rozwijać. Otwórz swoje dłonie w geście przyjmowania. Niech w Twoim życiu zapanuje odtąd równowaga pomiędzy braniem i dawaniem. Przyjmij miłość od każdej istoty, od wszechświata i od Stwórcy. Kiedy się na nią otworzysz w zaufaniu, otoczy Cię łaska i doświadczysz duchowego prowadzenia. Pozwól sobie odpuścić swój pomysł na to, jak wygląda obfitość, a doświadczysz jej najgłębszych przejawów w zgodzie z pragnieniem i celem Twojej duszy. Otwórz się na obfitość. O to właśnie chodzi, żeby pozwolić bogactwu dojść do siebie. Nie ograniczajmy się. Wiecie, często jest tak, że jeżeli zaczniemy się rozwijać duchowo, to odrzucamy od siebie dostatek. Przynajmniej ja tak zrobiłam, że był taki moment, kiedy zaczęłam rozwijać się duchowo, kiedy wartości materialne przestały mieć dla mnie znaczenie, że i był taki moment, że ja nie chciałam nosić rzeczy, wiecie, wstydziłam się nosić markowe rzeczy. A zdarzyło się w moim życiu tak, że ja je dostałam, ja ich nie kupiłam, ja je dostałam, po prostu wszechświat mi je podarował. I na przykład był taki moment, gdzie nie chciałam nosić tych butów, bo są drogie. I mówię, kurczę, no jak, tu się rozwijam, tu tyle biedy, tu, a ja będę chodzić w takich butach? Już w pewnym momencie do mnie doszło, że ktoś doświadcza biedę, bo widocznie jego dusza sobie zaplanowała to. A ja być może mam w tym życiu doświadczyć dostatku, bo już doświadczyłam biedy. Był taki moment, kiedy nie było w moim życiu pieniędzy na nic, dosłownie na nic, ich nie było. I doświadczyłam. Ale to też myślę, że to jest temat już taki grubszy, dłuższy. I kochani, pracowałam bardzo długo z tym.
otworzyłam się na tą obfitość i dzieją się cuda, uwierzcie mi. Otwórzcie się, to jest praca. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, ale jak będziemy sobie kodować w głowach właśnie, że to jest ciężkie, to to ciężkie będzie. Otwórzmy się każdego dnia, choćby milimetr swojego serca, otwierajmy na obfitość. Za 10 dni będzie już otwarte na centymetr. I to tak idzie. Obfitość w każdej dziedzinie życia. I materialną, i miłosną, i przyjaźnie, i pracę. Wszędzie, po prostu wszędzie. Także kochani, karta numer 1, obfitość. Napiszcie proszę w komentarzach, jaką kartę wybieracie. Wiecie, dzięki komentarzom moje filmy trafiają do coraz to nowych ludzi. YouTube je poleca. Jak są filmy komentowane, to jest coraz więcej wyświetleń. I to się roznosi, roznosi, roznosi. Karta numer 2, kochani. Kto wybrał kartę numer 2? Karta numer 2. Prawo ewolucji. We wszechświecie wszystko znajduje się w nieustannym ruchu. Jest to ruch na zewnątrz, poszerzenie, poznawanie i rozwój. Świadomość wychodzenia z centrum oddala się od niego, by rozpoznać nowe obszary swoich możliwości. Wolny proces rozwoju sprawia, że świadomość poprzez doświadczania kolejnych wcieleń ewoluuje wraz ze swoim źródłem ku wyższym wymiarom zrozumienia, miłości i pełni. Prawo ewolucji. Prawo ewolucji. Prawo ewolucji. Na której stronie jest prawo ewolucji? Mamy. Prawo ewolucji. Czym ta ewolucja jest? Dlaczego dusza chce ewoluować cały czas? Dlaczego chce wzrastać? To jest niesamowity temat, bo poprzez doświadczenia, poprzez życie tutaj na ziemi, nasze dusze, kiedy odrobią dobrze lekcje, one wchodzą to na coraz wyższe poziomy, ewoluują, wzrastają, osiągają taki stan, jaki pragną. I takie świadome przyjmowanie obfitości wszechświata to też jest pewien stopień ewolucji. Coś to krzesło mi tutaj się zblokowało i trzeszczy. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że to, czego doświadczasz, już kiedyś się zdarzyło? Może poznałeś kiedyś inną osobę i miałeś wrażenie, że skądś już ją znasz? Albo poczułeś, że to ktoś dla ciebie ważny, z kim chcesz zostać na dłużej i że chcesz tę osobę bliżej poznać lub pobyć w jej świetle? Czy przypominasz sobie wrażenie, że ciągle powtarzasz ten sam schemat doświadczania, ten sam błąd, że doświadczasz tego samego bólu, a tylko okoliczności i ludzie w tym uczestniczący ulegają zmianie? Świadomość funkcjonuje nieliniowo. To oznacza, że postrzeganie czasu czy przestrzeni potrzebne jest człowiekowi w jego odbieraniu pewnego porządku rzeczywistości. Umożliwia odnalezienie się w niej, wyciąganie wniosków oraz nauki z tego życia, jakiego właśnie doświadcza. Jednak poza doświadczeniem ludzkiej egzystencji świadomość jest bez formy, bez czasu i bez ograniczenia. Twoja świadomość zawiera w sobie wiele informacji nie tylko z obecnej egzystencji, ale też z wszelkich innych egzystencji oraz form, jakie przyjmowała i przyjmuje. Oznacza to, że doświadczając swojego obecnego życia na poziomie świadomości, jesteś połączony z każdym innym źródłem, z każdym innym życiem, jakie wiodłeś lub będziesz wiódł. Na poziomie ducha wiele z tych doświadczeń dzieje się w tym samym czasie spontanicznie. Twoja świadomość rozpoznaje teren, wybiera czasy i miejsca, w których chce doświadczyć siebie w formie. Doświadcza ich w wybranych aspektach, które są aktywne w każdym pojedynczym życiu po to, by je rozwijać.
Będąc w tym wcieleniu, które obserwuje Twoja świadomość rezydująca, wybierasz sobie określone aspekty i lekcje. Możesz na przykład wybrać wzmacnianie współczucia, zrozumienia, miłości, poświęcenia. Możesz wybrać rozwijanie danych umiejętności, na przykład tworzenia rzeczy nowych, komunikacji z innymi, przemawiania lub bycia w izolacji. W tym samym czasie odczuwalnym dla Ciebie Twoja świadomość może wybrać inne formy, w których odbywa te same lekcje lub rozwija te same aspekty. Możesz mieć więcej niż jedną formę w tym samym czasie, przybywając na Ziemi. Wówczas jesteś szczególnie połączony z inną wersją siebie, która jest w pełni świadoma zupełnie innego życia. Czasem możesz spotkać samego siebie w innej formie. Wówczas jest to głęboka lekcja kochania i akceptowania siebie. Prawo ewolucji pozwala świadomości rozwijać bardzo szczegółowo wybrane aspekty siebie samego. Czas ziemski z reguły posiada termin ważności, więc nie można rozwinąć zbyt wielu umiejętności jednocześnie w tej samej formie i czasie. Dlatego w ciągu jednego życia możesz nie zdążyć ich rozwinąć lub możesz nie ukończyć lekcji. Czasami lekcja trwa przez wiele egzystencji. Celem jest wznoszenie świadomości na coraz wyższy poziom. Za każdym kolejnym etapem, na jaki wchodzi kropla świadomości oddzielona od swojego źródła, jej poziom zrozumienia wpływa jednocześnie na wszystkie pozostałe aspekty niej samej oraz innej części wydzielonej ze źródła w tym samym czasie. To są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Twoi wrogowie. Spotykacie się w życiu w różnych konfiguracjach, ponieważ znajdujecie się na tym samym poziomie rozwoju. Dzięki wspólnym lekcjom dana rodzina może wznieść się na wyższy poziom i przejść w nowy wymiar egzystencji, gdzie dokonuje nowych wyborów odnośnie do przejawiania siebie jako twórcy. Możesz więc stać się opiekunem innych dusz, opiekunem światów lub twórcą światów. Taka jest ekspresja świadomości. Jeśli jakiś aspekt Ciebie, z którym jesteś połączony w innym miejscu i czasie, doświadcza przełamania lub braku równowagi, będzie to dla Ciebie również odczuwalne. Możesz mieć przeczucia, nagle olśnienia lub emocje, które biorą się znikąd. W tym szczególnych momentach zwróć uwagę na to, co dzieje się w Twoim życiu, jaką właśnie odbywasz lekcję, bo to oznacza, że dzieje się coś bardzo ważnego z perspektywy ewolucji Twojej świadomości. Bądź świadomy powtarzalności doświadczeń w Twoim życiu. Jeśli zauważasz, to oznacza, że nie ukończyłeś jakiejś ważnej lekcji. Otwórz się na zrozumienie tego procesu i integrację wszelkich aspektów Ciebie samego poprzez czas i przestrzeń. Przyjmij swoich towarzyszy ziemskiej podróży z radością i refleksją, mając świadomość, że na innym poziomie wszyscy jesteście przyjaciółmi pochodzącymi z tego samego centrum światła i każdy z Was pracuje nad tym, by to światło mogło się rozwijać i osiągać nowy wymiar przejawiania boskości. Ale piękna karta. Prawo ewolucji. Tak, to prawo ewolucji, to ewoluowanie, ten wzrost dusz, to jest to świadomość powtarzalności doświadczeń. Jeżeli coś się dzieje po raz kolejny w naszym życiu i my to odczuwamy i wiemy, że po raz kolejny rozstaje się z jakimś mężczyzną albo po raz kolejny, nie wiem, doświadczam bankructwa, po raz kolejny ktoś ode mnie odchodzi. Kochani, to jest coś nieprzepracowane. Trzeba wtedy usiąść, zamykać oczy i pytać duszy, co mam wiedzieć, co ma mi to pokazać, jak ja mam się tego nauczyć. Ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, oni nie pojawiają się od tak. Najczęściej są to układy dusz w planie przedurodzeniowym, są to
plany dusz, które dusza sobie zawiera z innymi duszami, takie pakty, kontrakty, gdzie się umawiacie, gdzie razem schodzicie na ziemi, jeden drugiego mówi: słuchaj, ja ci pomogę doświadczyć tego i tego, a ty mi pomożesz doświadczyć tego i tego. Tak to wygląda, tak to jest. Skąd to wiemy? Wiemy to z kronik Akaszy też. Wiem to z przeczytanych książek. Wiem to z przeprowadzonych regresji. Wiem to po sobie, wprowadzając się w stan medytacji, kiedy proszę, jak to wygląda. Często jest tak, że dostaję odpowiedź i wiecie co, i za chwilę w momencie, kiedy ja o coś pytam, dostaję tą odpowiedź z kronik Akaszy, od moich przewodników, od moich istot świetlistych. I dosłownie za chwilę, nawet i często to się dzieje zaraz na drugi dzień, bo ja często wieczorem wchodzę w swoje kroniki, żeby popytać, ale kiedy już dostaję odpowiedź, to ja to znajduję w internecie. Ktoś o tym gdzieś mówi, ktoś o tym na YouTubie coś mówi i to potwierdza moje wiadomości z góry. I to mnie w tym upewnia. Są książki, które jest wielu naukowców, którzy zajmują się regresjami, hipnozami regresyjnymi w poprzednich wcieleniach i często ludzie między tymi wcieleniami opisują to, czego doświadczają. I stąd wiemy, prawo ewolucji. Karta numer 2. Karta numer 3, łyk wody, kochani. Kto wybrał kartę numer 3? Karta numer 3. To co to za karta? Cierpienie. Oj, chyba ostatnio też było cierpienie. Wiecie co, ja nie odkładam tych kart. Te karty są całe zawsze. Cała talia tych kart jest po to, żeby być może komuś to jest potrzebne. Nawet jakby się co tydzień ta karta powtarzała, to widocznie komuś jest potrzebna. I to tak będzie. Cierpienie jest jedną z definicji umysłu, jakie przyjmuje, by tworzyć swoją tożsamość. Żadna forma cierpienia nie jest bezwzględną prawdą. Aby zakończyć swoje cierpienie, musisz zaakceptować swoją rzeczywistość oraz przestać stawiać jej opór. Kiedy w swojej tożsamości cierpienia odnajdziesz światło i błogosławieństwo, będziesz gotowy, by świadomie z niego zrezygnować oraz ustalić swoją tożsamość na nowo. Cierpienie. Tak, cierpienie jest tak długo, dopóki istnieje w naszej głowie, kiedy już to zaakceptujemy, kiedy pogodzimy się z tym, cierpienie jest dla nas błogosławieństwem, kiedy to zrozumiemy. Cierpienie. Cierpienie. Piszcie w komentarzach, proszę. Kto wybrał cierpienie? Wcale to piękna mandala z zewnątrz nie. Cierpienie. Cierpienie nie jest niczym złym, wiecie? Cierpienie nam świetnie coś pokazuje. W momencie, kiedy cierpimy, to wiemy, że czegoś się uczymy, czegoś doświadczamy. Więc to jest też pewien rodzaj ewolucji i pewien rodzaj obfitości. Tak, bo obfitujemy w ewolucję wtedy. Uwielbiam te karty, one tak pięknie ze sobą zsynchronizowane są. Ach, czytamy. Zdarzyło Ci się niejednokrotnie doświadczyć cierpienia. Być może zawsze zdarzyło Ci się targować z innymi ludźmi. Być może nawet zdarzyło Ci się targować z innymi ludźmi. Czyje cierpienie jest większe? Może oceniałeś czyjeś cierpienie, było dla Ciebie błahostką, dowcipem lub największą tragedią. Przypominasz sobie, czy kiedykolwiek utożsamiałeś się z czyimś cierpieniem tak bardzo, że uznałeś je za własne? Cierpienie nie jest wyznacznikiem błogosławieństwa, kary ani nawet nauki. Jest indywidualną interpretacją doświadczania. Każdy człowiek w zależności od swojej empatii, wrażliwości i wartości będzie uznawał cierpienie za coś innego. To samo zdarzenie dwoje ludzi przyjmuje w zupełnie inny sposób, ponieważ każdy sam wybiera cierpienie, z którym się identyfikuje. Przyjęcie na siebie cierpienia może być ważną lekcją życia, jeśli tak wybierzesz. Dzięki niemu możesz sobie uświadomić,
jak wiele błogosławieństw doświadczasz w innych jego obszarach. Również dobrze możesz też utknąć w stworzonym w umyśle cierpieniu, sam zamknąć się w klatce uprzedzeń, poczucia winy lub krzywdy. Nie ma żadnego rankingu, konkursu ani wagi dla rozmaitości cierpienia na świecie. Uświadom sobie, że nikt nie pozostaje bez wpływu na sytuację, w jakiej się znajduje. Uświadom sobie, że nikt nie jest sam, lecz jedynie społeczeństwo może go zignorować, jeśli on sam woli swoje cierpienie. Uświadom sobie, że tak jak każdy jest odpowiedzialny za swoje cierpienie, tak wspólnie jako jedność, jako kolektywna świadomość, ludzie wytwarzają na swoje potrzeby pewien poziom cierpienia. Dlaczego tak się dzieje? Zauważ, że jeśli są słabi, są też silni, którzy mogą ich bronić. Jeśli są niewiedzący, istnieją też ci, którzy wiedzą i mogą ich wesprzeć. Nie buntuj się na cierpienie na świecie, ponieważ jest ono odbiciem potrzeby, tożsamości i unikania odpowiedzialności, jakie istnieje w zbiorowej świadomości. Zawsze winny jest ktoś inny, nie ja. Zawsze to on lub oni, ja jestem ofiarą. Zawsze to oni są skrzywdzeni, ale co ja mam z tym wspólnego? W ludziach zakorzeniła się potrzeba cierpienia, oceniania go i tworzenia dzięki niemu własnej historii. W indywidualnej lekcji życiowej każdy człowiek ma moc i potencjał, by skończyć swoje cierpienie. Ma bowiem moc działania i podejmowania decyzji. Każdy może pomóc i każdy może prosić o pomoc. Nie ma doświadczeń, których nie można zmienić w inne doświadczenia. Nie ma cierpienia, którego nie można zakończyć. Najprostszy sposób to zaakceptować rzeczywistość, jakiej się sprzeciwiasz, bo ją oceniasz jako złą. Kiedy zaakceptujesz swoje życie, świat i innych ludzi dokładnie takimi, jakimi są, zerwiesz ze swoim uzależnieniem od cierpienia. Wtedy twój umysł otworzy się na poszukiwanie rozwiązań, a serce na dawanie i przyjmowanie miłości. Kiedy uświadomisz sobie, że zbiorowy umysł przyzwyczaił się do celebracji cierpienia, będziesz potrafił świadomie wybrać to, z czym decydujesz się identyfikować. Nie oznacza to ignorancji, lecz wzięcie odpowiedzialności za samego siebie i innych. Nikomu nie pomoże, utwierdzając go w przekonaniu o słuszności jego cierpienia. Nikogo nie uwolnisz od nawyku bycia ofiarą, jeśli będziesz się nad nim litował. Sam też nie uwolnisz się od cierpienia, jeśli tylko ono nadaje sens twojemu życiu. Daje ci moc do walki lub jest twoim sposobem na otrzymywanie namiastki miłości od innych. Uświadom sobie, jakie korzyści masz ze swojego cierpienia. Uświadom sobie, kim jesteś bez swojego cierpienia. Zastanów się, czy nadal go potrzebujesz. Zastanów się, czy możesz po prostu zaakceptować to, co jest takim, jaki jest, i otworzyć się na nowy rozdział życia. Przyjmij, że każda twoja myśl, działanie i akcja mogą być inspirowane miłością oraz naprawić część cierpienia w kolektywnej świadomości. Bądź odpowiedzialny za to, co dokładasz do historii cierpienia na świecie. Pozwól sobie na wyciągnięcie wniosków i dostrzeganie błogosławieństw w życiu, nawet jeśli sprowadziłeś na siebie cierpienie. Daj sobie prawo do zrezygnowania z cierpienia, a miłość otworzy szeroko bramy twojego serca. Bądź wolny. Uwolnij się od cierpienia. To cierpienie często jest tak, że ono przynosi nam korzyści. Tak, ale my sobie całkowicie nie zdajemy z tego sprawy, bo po co? Karta numer 3. Często jest tak, że jak cierpimy, jesteśmy chorzy, to ludzie się nami opiekują, tak? Wzbudzamy w nich litość, nasi najbliżsi wtedy miękną, są dla nas. No i świadomie wybieramy sobie cierpienie, świadomie, po to, żeby oni byli przy nas. Proszę, kochani, 3 karty dzisiejsze.
trzy dzisiejsze karty. Obfitość, prawo ewolucji i cierpienie. Proszę. Trzy karty. To teraz jeszcze czeka nas, który z aniołów będzie naszym patronem, opiekunem, który będzie z nami w tygodniu 20. Ja powiem wam, jestem już tak zmęczona dzisiaj. Który z aniołów? Który nas wspomoże? Cierpliwości, kochani. Teraz będzie kilka tygodni dosyć ciężkich przede mną. Ciężkich, nie ciężkich, to jest przyjemna praca, bo robimy to dla siebie, ale no, robimy to własnymi siłami. Wszystko musimy, nie musimy, no wiadomo. Otwieram się na obfitość, niech energia, pieniądze idzie do mnie. O, anioł swobody. Pięknie wyskoczył, to już z nami niech zostanie. Przepiękny anioł swobody. Zawsze mam swobodę wyboru, miłości, niezależności i twórczości. Tak, zawsze mam swobodę. Pamiętajcie, ja wszystko mogę, ja nic nie muszę. Wszystko mogę. Czasami mówimy tak, że musimy coś zrobić, musimy. Pamiętajcie, nigdy nic nie musimy. Umysł ludzki też jest taki psikuśny i śmieszny, kiedy susza szosa sucha. Coś tam idzie, ale jak już usłyszy właśnie, że coś musi, no to jak już coś musi, to on tak, nic nie muszę, prawda? Ja nic nie muszę. Ja nic nie muszę i za to, że muszę, to ja nic nie zrobię, więc stawia opór. Zawsze sobie mówimy, ja mogę. Nawet jak coś musimy, to mówcie sobie, ja mogę. I nasz umysł będzie zupełnie inaczej na to patrzył. Anioł swobody, muszę go znaleźć. Anioł swobody, pokaż się, aniele. Anioł swobody ukazywany jest z piękną statuą, powiewającą swobodnie na wietrze, symbolem płynącej energii życiowej. Anioł ten strzeże wolnościowego ducha w celu wyrażania niezależności i kreatywności. Czuwając nad światem, chroni wolność. Pomaga odnaleźć wolność, docenić wolność w życiu, pielęgnować ją we wszelkiego rodzaju związkach. Anioł ten usuwa przeszkody na drodze do swobody. Anioł swobody błogosławi nas i wspiera w realizacji duchowej, boskiej wolności wewnętrznej. Oferuje niebywałe dary, kiedy pozwalamy wolności stanowić integralną część naszego życia. Potrzebujemy jedynie poczuć pragnienie doświadczania wolności, a anioł ten za każdym razem będzie asystował nam w rozpoznawaniu tego. Pomoże zrozumieć, że wolność jest tym, czym my jesteśmy. Jest wiele aspektów wolności i anioł swobody pokaże nam różnorodność dróg, na których potrafimy dzielić się tym darem. To może oznaczać głębokie doświadczenie tego, kim jesteśmy w samej swej istocie i to jest bardziej świadome od tego, co robimy. Nie jest to wolność od czegoś, ale wolność stania się tym, kogo ten anioł daje naszej świadomości. Możemy się modlić do anioła swobody, by otworzył nasze serca i umysły na pojęcie wolności. Możemy odkryć, że w wyniku tego pragniemy spojrzeć na naszą umiejętność komunikowania swoich potrzeb lub głośno zacząć mówić do samego siebie, by ułatwić sobie przejście do wolności. Zdarza się, że jesteśmy pozbawieni daru wolności. Wówczas potrzebujemy czasu, by zintegrować doświadczenia i pozwolić odejść starym wzorcom, które wiązały nas z wyrobionymi osądami na temat tego, jakie życie powinno być. Zawsze mamy wolność wyboru, w jaki sposób chcemy przejść przez życie, związani ze starymi ideami albo otwarci na nieograniczone formy ekspresji. Im więcej wolności, tym łatwiej dajemy sobie zgodę na radosne i niczym nieograniczone wyrażanie siebie.
zanosimy modlitwy do Anioła Swobody, by usunął przeszkody, które ograniczają naszą ekspresję, zdrowie i radość. Prosimy o to, abyśmy posiadali umiejętność karmienia naszej wolności, ale nie nadużywania jej, na przykład w drodze samobójstwa. Prosimy, by ludzie wszędzie mieli zgodę na dokonywanie aktu wyboru daru wolności. Anioł ten pracuje subtelnymi, zachęcającymi metodami. Wysyła światło i odwagę, by zaspokoić naszą tęsknotę do wolności. Poszukiwane przez nas ścieżki wzrostu i rozwoju nie są nigdy daleko. Pomaga nam to przyswoić świadomość z głębi naszej duchowości jako duszy wolnych i godnych możliwości, by wyrażać samego siebie. Anioł swobody. Módlmy się do tego anioła. Prośmy go w tym tygodniu o pomoc, o to, by odnaleźć swoją wolność, by ją uzyskać, by ją docenić i by ją utrzymać. Anioł ten też jest patronem niezależności i kreatywności. Mi ta kreatywność będzie w tym tygodniu potrzebna, ponieważ muszę dużo rzeczy zrobić. Więc kreatywność z czasem, kreatywność ze wszystkim. Dziękuję Ci, Aniele Swobody, bo będziesz moim patronem w tym tygodniu i Ty mi pomożesz. Ja wiem. I również Wam. Niech pomaga u siebie. Wiecie, często jest tak, że żyjemy w jakichś przekonaniach, tak? Mamy coś, że życie jest ciężkie, że pieniądze, zobaczcie do tej obfitości nawet, że na pieniądze trzeba zapracować. Jesteśmy uwięzieni w tych przekonaniach. Prośmy Anioła Swobody o wolność, o otwartość. Prośmy Go o moc, prośmy Go o wsparcie. On będzie nam naprawdę bardzo, bardzo pomocny. Czasami jak sobie sami rady nie dajemy, i nawet kogoś o coś poprosimy, albo komuś o czymś powiemy, to jest taki efekt, aha, no tak, przecież ja to wiem, ojej, no po co ja ci głowę zawracam? Tak nie, no przecież ja wiem. I to do nas przyjdzie. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj z całego serca. Bardzo mocno Wam dziękuję. Film będzie trochę późno, ale będzie. No jest od poniedziałku do przyszłej niedzieli, więc zapraszam. Obejrzyjcie, napiszcie w komentarzu, co wybraliście. Przytulam Was mocno. Do usłyszenia jutro. Magda.